myślę, że każda montażystka, która by dostała ten materiał, by była zadowolona bardzo. Ja myślę, że to jest taki materiał, na który się czeka czasem całe życie. No powiedzmy z takiej górnej półki, prawda, takich najlepszych fachmanów. No i cała plejada polskich aktorów i to też jakby z tej najwyższej półki. No, czyli materiał, no i nie wspominając oczywiście o reżyserze, prawda, który bardzo dobrze wiedział, co chce, potrafił tych aktorów poprowadzić. Co teraz czujesz? I myślę, to znaczy wyzwanie to jest tylko to, żeby jakby sprostać, znaczy żeby nie popsuć, powiedzmy, w ten sposób. Żeby nie popsuć tego materiału. Tydzień Krzysztofa wyglądał w ten sposób, że w poniedziałek, piątek były zdjęcia. Sobota, niedziela przychodził do montażowni. No nie będę tu wchodzić w szczegóły, bo to jakby techniczne takie rzeczy, ale rzeczywiście ta współpraca na początku nam się kompletnie nie układała. Znaczy ja sobie nie bardzo wyobrażam, że on będzie siedział za plecami, już nie mówiąc o tym, że on jak siedział za plecami, to a co teraz robisz? No, ja z kolei tak głęboko wchodzę w materiał, że jakby takie pytanie z boku, a co teraz robisz, wybija mnie kompletnie z rytmu i ja się zaczynam gubić. W związku z tym stanęło na tym, że ja będę w ciągu tygodnia sama montować materiał. On będzie przychodził w sobotę i w niedzielę i będziemy, znaczy on będzie po prostu oglądał sceny, prawda? Reżyser, aktorzy, operator byli przygotowani bardzo do zdjęć. To nie polegało na tym, tak jak teraz ja widzę, jak są materiały, prawda, że tych materiałów jest bardzo dużo i się kręci wszystko, bo może coś się przyda. Nie, bo były ograniczenia taśmy. Kieślowski na planie chodził ze stoperem i bardzo pilnował, żeby nie przekroczyć tamtych norm, które są, nie pamiętam już jak to było, że to było 1:4, prawda, czyli oczywiście, że ten materiał był kręcony w ten sposób, że jakby wszystkie ustawienia była cała scena, czyli był master shot w szerokim planie, potem były bliskie, no i były zbliżenia, no bo wiadomo, że Dekalog jest o uczuciach człowieka, czyli jakby bliskie plany przede wszystkim. I teraz jak, w którym miejscu, jakie ujęcie zostanie włożone, to jakby była moja sprawa. I ja jakby nad tym panowałam i tu miałam wolną rękę. Założenie na początku było takie w scenariuszu, że każdy odcinek zaczyna się osiedlem, prawda? Że poznajemy to blokowisko warszawskie. Potem jakby trochę wyszło trochę inaczej, no, tak jak w życiu. Nie wiem, na ile to się zmieniło, ale podejrzewam tak z zawodowej strony, że takie zdjęcia takiego osiedla na samym początku to jest taki trochę establishment, prawda, odcinkowy. A Kieślowski unikał bardzo, że znaczy jakby każdy z tych filmów jest jakby taką miniaturą fabuły, to nie jest typowy odcinek telewizyjny. W odbiorze one się zaczynają, prawda, takimi mini scenkami, które jakby zapowiadają coś, prawda, ale to znaczy, to nie jest mój zamysł montażowy, tylko tak zostało to po prostu pomyślane w czasie kręcenia filmu i tak to zostało i nakręcone i dlatego tak to zostało zmontowane. To jakby nie. Od razu w założeniu Kieślowski zakładał, że one się będą tak dalej. W związku z tym do montażowni też przychodziły po prostu różne sceny z różnych odcinków. Wiadomo było, że znaczy ja nie mogę siedzieć i czekać, prawda? W związku z tym sceny były montowane do każdego odcinka, no, znaczy jakby to się mieszało, prawda, że jeżeli była scena
skończona w jednym odcinku, no to się ją po prostu montowało. Oczywiście jeszcze do tego do wszystkiego dochodziło to, że krótki film o miłości, krótki film o zabijaniu, jakby miał pierwszą wersję filmową i wiadomo było, że jakby trzeba to w pierwszej kolejności skręcić, prawda? W pierwszej kolejności był montowany krótki film o zabijaniu, fabuła. I dopiero później była robiona wersja już, prawda, odcinka telewizyjnego. Ale zawsze, ale było, ponieważ sceny są takie same, w związku z tym było założenie takie, że kręcimy jeden dubel do fabuły, drugi dubel do telewizji. Oczywiście do filmu fabularnego szedł lepszy, czyli lepiej sfotografowany, lepiej zagrany i potem po premierze, już po pokazie, przystąpiliśmy do montowania filmu, prawda, jakby wersji telewizyjnej. I co się okazało, że te gorsze duble, które zostały do telewizji, one się po prostu nie dają oglądać, bo się pamięta jakby wersję kinową. I w związku z tym jest rzeczywiście problem, no bo bolą nas, że tak powiem, prawie zęby. Że... W związku z tym robiło się albo kontrnegatyw, czyli trzeba było pamiętać, że ujęcie, które ja daję do telewizji, musi być krótsze niż jest w kinie. Więc potem jak dochodziło do zrobienia kopii tej telewizyjnej, to ja w ogóle umierałam, dlatego że do końca nie byłam pewna, czy ja dobrze wszystko zapamiętałam i wszystko ponotowałam. Miałam taki gruby zeszyt, w którym notowałam, co gdzie użyłam, jaki stopaż. Poza tym rzeczywiście coś takiego się zrobiło, że w tym dekalogu, w całym tym materiale było dość dużo jakby materiału zdjęciowego i zaczęły się nam powtarzać stopaże. W związku z tym panie w ścinalni musiały też strasznie uważać, żeby się nie pomylić. Natomiast jeżeli chodzi o krótki film o miłości, pamiętam tak jak dziś, że wszyscy, ponieważ na taką pierwszą projekcję zawsze Kieślowski zapraszał całą ekipę, i potem było spotkanie i się każdy się wypowiadał na temat tego filmu, prawda? I myśmy jakby zapamiętywali, co każdy powiedział i jakby trochę żeśmy się tym kierowali. Dla Kieślowskiego było zdanie ważne jednak to, jak to odbiera. No ale wszyscy wyszli załamani, że film jest tak nudny i tak o niczym nie wiadomo i długi. I jak żeśmy przyszli do montażowni, to Kieślowski od razu powiedział tak, Bułgarię wywalamy, czyli maksymalnie skracamy wszystko to, co jest z gospodynią, że nas to kompletnie nie interesuje. Tam zresztą był też rozbudowany bardziej wątek narzeczonego Szapołowski, który tam do nią odwiedza, przychodzi. I zostało też maksymalnie to skrócone, bo było wiadomo, że widza obchodzi tylko i wyłącznie to, co się dzieje między Lubaszenką a Szapołowską, a te poboczne wątki zupełnie nas nie interesują. Nasz autobus. Słuchaj, jak zdążymy, to przyjdziesz do mnie. A jak nie, to nie. Zgoda? Pamiętam, że najbardziej przeżyłam, jeżeli chodzi o montaż, sceny z Dekalogu 5 i z krótkiego filmu o zabijaniu. Te dwie sceny morderstw, prawda? Jedna taksówkarza, a druga znaczy naszego zabójcy, czyli Baki. Myślę, że bardziej nawet scenę wieszania Baki, bo wiem, że w czasie zdjęć też po zdjęciach musieli zrobić przerwę, prawda, bo Baka zemdlał. Ja prawie montowałam to nie patrząc. To na mnie zrobiło bardzo silne wrażenie i nie chciałabym nigdy więcej montować takich scen. Bo scena taksówkarza z kolei, zabójstwa taksówkarza jest o tyle prosta, to znaczy prosta i skomplikowana, bo tam były po prostu pojedyncze ujęcia, prawda? I tutaj rzeczywiście Kieślowski siedział ze mną przy montażu tej sceny. Dlatego, że no, czy najpierw się rzuci szczękę w błoto, czy nie wiem, czy pokaże pedał samochodu wciskany przez but na bliskich planach, to nie robi takiego
To znaczy, prawda, to już jest jakby założenie reżysera, w którym by chciał miejscu. To jakby, no to są takie pojedyncze, krótkie ujęcia, bliskie plany, które no można tasować, prawda, w różny sposób. I Kieślowski tutaj bardzo dokładnie wiedział, co chce, jak i po czym. I przez to, że to były krótkie ujęcia, to robiło to jakby trochę mniejsze wrażenie, prawda? Mimo że to jest, jak ktoś powiedział, najdłuższa scena w historii filmu, jeżeli chodzi o zabójstwo. Jeżeli patrzył na materiał, to nie było tak, że, prawda, że tak jest napisane w scenariuszu, czy tam w scenopisie i w związku z tym tak musi być to nakręcone i tak musi być kolejność w filmie i tak to ma być zmontowane. Kieślowski miał pełen luz, jeżeli chodzi o materiał, czyli najbardziej go bawiło właśnie to przestawianie scen, prawda? Montowanie scen równolegle, czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, tak jak jest w Dekalogu 2, była, w założeniu była scena, gdzie Bardini siedzi u siebie w domu, przed pójściem do szpitala i coś długo tam, prawda, robi, podlewa kaktusy, rozmawia. Znaczy jakby sam przebywa w tym mieszkaniu i się tam po tym mieszkaniu kręci. I była druga scena z Jandą, gdzie Janda też chodziła po swoim mieszkaniu i się tam kręciła, prawda, i patrzyła przez okno, czy Bardin już idzie do szpitala, czy nie. I to były dwie strasznie długie sceny, które jakby nic do filmu nie wnosiły, bo po prostu jakby widz zapominał, prawda, będąc w mieszkaniu Jandy o Bardinim i odwrotnie. I Kieślowski wpadł na pomysł, żeby te sceny dwie zmontować równolegle, czyli poprzecinać te sceny i wkleić w to oczekiwanie Bardiniego. I wtedy się okazało, że jakby to jest, znaczy, że zaczyna się, prawda, takie napięcie dramaturgiczne między tymi postaciami, czego jakby w tych scenach takich pojedynczych kompletnie nie było. Jeżeli chodzi o Kieślowskiego, to on bardzo lubił siedzieć w montażowni, ale to znaczy tak, po pierwsze podejrzewam, że chciał mieć kontrolę nad tym, co się robi z jego materiałem, ale też coś takiego było, to znaczy ta praca trochę inaczej wyglądała niż w tej chwili, prawda? I ponieważ Dekalog był montowany na taśmie, w związku z tym w montażowni było tysiące pudeł, w których były pochowane ścinki i duble. I jeżeli ja prosiłam, znaczy jeżeli chodziło na przykład o wydłużenie jakiegoś ujęcia, czy wymiany, czy sprawdzenie jakiegoś innego dubla, i z reguły to szukały asystentki i pomagały, to Kieślowski bardzo, bardzo chętnie uczestniczył w tych pracach. One tego bardzo nie lubiły, bo się denerwowały, że on robi bałagan w pudełkach. Ale Kieślowski rzeczywiście jakby bardzo lubił siedzieć w montażowni. Ja myślę, że też zdawał sobie sprawę z tego, że to jest miejsce, gdzie ten film powstaje. Ale nie był też takim reżyserem, który jakby wypychał montażystę ze stołu i sam próbował kleić. Nie, tak nie było. Ja w ogóle uważam, że ja mam szczęście w życiu zawodowym, że akurat trafiłam na Kieślowskiego, prawda, na początku swojej kariery zawodowej, że trafił mi się taki materiał, który no jakby nie skończył tej dystrybucji tylko w kraju, ale na całym świecie. Także jak ja gdziekolwiek jestem i mówię, że montowałam Dekalog, i no to od razu wiadomo, prawda? Więc to jest rzeczywiście coś, no, coś wspaniałego w życiu zawodowym.